Witam serdecznie na dzisiejszym prezentacji. To będzie prezentacja ostatnia w tym miesiącu, jeśli chodzi o program partnerski. Postaram się dosłownie zrobić tylko taką malutką migawkę odnośnie tego, co mamy w back-office'ach. Natomiast w przyszłym miesiącu, na początku czerwca, na pierwszym takim webinarium dotyczącym programu partnerskiego, postaram się szczegółowo omówić rejestrację, pokazać ewentualnie na żywo, jak zarejestrować nową osobę, jak otworzyć konto, i później omówimy poszczególne zakładki, jeśli chodzi o nasze biuro. Co tam w nich mamy, co posiadamy, jakie materiały, jakie narzędzia, jakie dokumenty. To postaram się dokładnie, szczegółowo omówić na początku czerwca na pierwszym webinarium. Natomiast dzisiaj dosłownie tylko pokażę dwie, trzy rzeczy, o które mnie poproszono na ostatnim webinarze, żeby dzisiaj pokazać, więc to zrobię. Więc czas rozpocząć dzisiejsze spotkanie. Krótko, dosłownie dwa zdania. Nazywam się Mariusz Duczmański, prowadzę webinaria dotyczące programu partnerskiego. On stosunkowo jest prosty do zrozumienia. Jeśli jesteśmy na tych webinariach, to wiemy, że on jest naprawdę prosty i daje możliwość naprawdę też fajnego zarobku dodatkowego. Z tego, co tak naprawdę duplikujemy, to z tego, co budujemy pod sobą, jeśli mówimy o jakiejś organizacji, o jakimś zespole. Fajne są to pieniądze, o tym za chwilę będziemy mówić, że jest to program oparty o duplikację, 24 poziomy, fajne bonusy firma wypłaca. Ale tak jak powiedziałem, za chwilę, więc przejdźmy do tej głównej części. Plan marketingowy dla programu partnerskiego Skyward Community. I tak naprawdę w momencie, kiedy dostaniemy link referalny od kogoś, to dostajemy oczywiście link, jeden z tych, które tu widzimy na slajdzie. My dostajemy też ich kilka w momencie, kiedy się zarejestrujemy, zaakceptujemy nasze biuro, nasz regulamin programu partnerskiego, bo to jest warunek. Wtedy pojawiają się wszystkie narzędzia, które potrzebne są nam do pracy, pozwalają nam rozwijać zespoły. Te linki referencyjne, za chwilę pokażę, gdzie one się znajdują. Pewnie większość osób wie, natomiast nieraz nowe osoby mają z tym problem. Więc ja tutaj zamknę na chwilę, zrobię udostępnianie ekranu i pokażę dokładnie, gdzie to w naszych biurach jest widoczne. Ok, jestem tutaj teraz na moim koncie, wchodzimy w zakładkę dla partnerów, następnie narzędzia dla partnera, przepraszam za mój gadu dzisiaj, i tutaj mamy między innymi pierwsze, jak wejdziemy dla narzędzia dla partnera, to mamy takie zakładki jak linki do strony, strony docelowe, webinaria, statystyki, analityka, prezentacje, 360 stopni wycieczka po Skyway, no i przydatne linki. I tak pokażę pokrótce bardzo, co w nich się znajduje. Jeśli chodzi o linki do strony, to są linki polecające. Pierwsza zakładka to linki polecające. Otrzymujemy tych stron, jak widzimy, 5. Pierwsza jest to strona główna, mówi ogólnie o technologii i formie inwestycji. Druga przede wszystkim poświęcona jest głównie technologii, trzecia inwestycji, no i taka standardowa to jest ta strona Go, czyli w momencie, kiedy na nią jedziemy, klikniemy, to pokaże nam się po prostu najzwyczajniej formularz rejestracyjny. Ja teraz jestem zalogowany na swoim koncie, więc mnie wyloguje jak gdyby automatycznie w konto. Natomiast gdybym był wylogowany i bym skopiował i kliknął, to otworzy się po prostu formularz rejestracyjny do zarejestrowania nowej osoby. O tym wszystkim będę mówił na początku czerwca. Natomiast tak dla przykładu, żeby to było widoczne, musiałbym to pewnie otworzyć, skopiuj, otworzyć całkowicie inną przeglądarkę, żeby się nie wylogowywało w moje konto i może to mi się uda, zaraz zobaczymy, na ile to będzie trwało, jeśli chodzi o otwieranie Mozilla.
Już momencik. I robimy wklej. To jest mój link. No właśnie, tu się jeszcze jakieś reklamy pojawiają. Dobrze. I teraz robimy odpal tego linka. Powinien się najzwyczajniej otworzyć formularz do rejestracji nowej osoby. Dokładnie. Widzimy, że twój zapraszający to Mariusz D, czyli Duczmański, jest to skrót. Oczywiście wpisujemy swoje imię jako nowy partner, którego rejestrujemy. Wybieramy właściwie kierunkowy i sam numer komórki, adres mailowy, następnie możemy zaznaczyć otrzymaj bezpłatną konsultację. Jeśli to zaznaczymy, to możemy się spodziewać telefonu z firmy. I to może być anglojęzyczny albo rosyjski konsultant, który będzie chciał porozmawiać z nami, czy mam jakieś pytania i tak dalej. Zaznaczamy warunki, robimy kontynuuj. I tak naprawdę w momencie, kiedy robimy kontynuuj, to po tej krótkiej rejestracji otrzymamy maila z prośbą o dokończenie rejestracji, otwierania nowego konta. To tak bardzo pokrótce, nie? Natomiast te wszystkie pozostałe strony, one zawierają w sobie możliwość rejestracji oczywiście z naszego numeru ID, natomiast zawierają również bardzo dużo informacji. Ja mogę pokazać w przeglądarce chociażby ten link o technologii. Zobaczymy, czy mi się uda. Coś mi tutaj dzisiaj. Zamula i więc nie chcę po prostu tracić naszego cennego czasu. A jest, udało się otworzyć. Więc wkleję ten link. Mam nadzieję, że to wszystko widać. I odpalę. To jest ten link dotyczący, o ile pamiętam, skopiowałem ten dotyczący technologii. Też opiszę technologii. I zobaczymy mniej więcej, jak ta nasza strona, którą otrzymujemy od firmy, jak ona wygląda. Jeszcze raz, bo coś mi uciekło. Coś tu jest problem dzisiaj z tą stroną, więc do prezentacji pewnie zrobię jakieś podstawowe slajdy. Zobaczymy później ewentualnie kwestia internetu. Tu mam szybkie łącze, ale coś dzisiaj widzę, że ta Mozilla, której właściwie nie używam, coś może w nowym oknie odpali. Nie, szkoda czasu. Dobrze, wobec tego tak, przechodzę do stronki głównej, czyli tak, może zwrócę uwagę na to, co faktycznie miałem zwrócić uwagę, czyli na naszej stronie dla partnerów przede wszystkim, jak wejdziemy w tą zakładkę, to mamy tak, linki polecające, mamy oczywiście też odnośnik do planu wynagrodzeń, ale mamy również coś takiego jak tak zwane strony docelowe. Są to naprawdę piękne strony. Otworzy mi się tu w drugim oknie, więc mam nadzieję, że to będzie, o, to tak mniej więcej wygląda. Gdybyśmy na przykład nie chcieli dać linka referencyjnego, oczywiście do tej strony docelowej też dopięty jest nasz numer ID, ale tutaj naprawdę jest dużo informacji też, w zależności co chcemy, przeglądamy te strony docelowe i sami decydujemy, jaką stronę, z jakimi informacjami wysyłamy osobom, które
chcemy zaprosić do firmy Skyward Community. To jest jeden link. Mogę dla przykładu pokazać inny. Na przykład ten drugi. No, jest tu informacja o tym naszym szybkim transporcie, gdzie film odpala się w tle. No i mamy wiele informacji, też takich ważnych, które dla potencjalnych naszych partnerów. No, to nawet dla miłośników kryptowalut są cenne informacje. Jak widzimy, że z każdej strony docelowej możemy się zarejestrować. Możemy zarejestrować nową osobę. Są tu również filmy z całego ekotechnoparku w Marinachorce, ale też wiele innych informacji, jak widzimy tutaj 360 stopni, ten cały ekotechnopark. Więc to tak bardzo pokrótce jedna z tych stron docelowych. Mamy oczywiście informacje webinaria. Tutaj w tej zakładce prezentacja mamy zarówno pewne filmy, takie szczegółowe prezentacje dotyczące, no zresztą jest opis, czego dotyczy na przykład typowo ekotechnoparku, albo krótka prezentacja, czy też ewentualnie prezentacja dotycząca właśnie kolei strunowej, propozycja komercyjna. Przeglądajmy sobie te wszystkie materiały, by samemu zdecydować, jaką stronę, jaki materiał wyślemy naszym potencjalnym partnerom. Tutaj mamy również to, co powiedziałem, ekotechnopark Marinachorce w 360 stopniach, czyli możemy sobie zobaczyć, pokażę jeden link bezpośrednio. I przykładowo, gdybyśmy chcieli jakąś tam część ekotechnoparku sobie zobaczyć, na przykład niech to była, niech to będzie to, no to możemy oczywiście sobie tutaj oglądać właśnie z punktu widzenia osoby, która ewentualnie by tam była. To jest ten właśnie nasz ekotechnopark Marinachorce, w którym wiem, że wielu partnerów z Polski, również tutaj naszych, moich partnerów, miała okazję nieraz być. No tutaj wykonywane są niesamowite prace, które będą oczywiście owocować przez kolejne dziesięciolecia to, co zostało tutaj już wykonane. No i teraz też, co jest wykonywane również w szarży. I przydatne linki. Mamy tu najróżniejsze, jak widzimy, filmiki, nagrania, webinaria. No i najróżniejsze jeszcze inne rzeczy, które naprawdę przejrzyjmy i wykorzystujmy je do pracy z ludźmi. Jeśli chodzi o zakładkę moje inwestycje, to ja sobie pozwolę wejść w moje certyfikaty. Tutaj oczywiście nie będę jakichś tam szczegółów pokazywał. Natomiast jedna ważna rzecz, to co mówiłem już ostatnio, tam będę miał za chwilę w tych materiała, które będziemy przeglądać. O, tu jest jakaś tam część certyfikatów moich, jest ich tam naprawdę, jak widzimy, sporo. Natomiast tutaj zamiast na samej górze mamy otrzymaj wyciąg z rejestru na maila. Jak kliknę, pomyślnie wysłaliśmy wyciąg z rejestru na adres podany przy rejestracji, podczas rejestracji. OK. I dostałem teraz na maila wyciąg z rejestru spółki. Jako udziałowiec, ile mam tych udziałów, dokładnie jak to wygląda, jakie numery i tak dalej. Dokumenty, moje dokumenty. Tutaj są wszystkie przelewy, transfery i umowy pożyczki konwertowanej, czyli te umowy, kontrakty, które zawieramy w momencie, kiedy wykupujemy pakiet udziałów.
ale chcę zwrócić uwagę na te dokumenty o firmie. I to na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Tak powiedziałem na początku czerwca, postaram się to bardzo dokładnie zrobić. Zobaczcie, tutaj naprawdę mamy bardzo dużo informacji. Jeśli ktoś ma jak gdyby braki informacji, czuje niedosyt w informacji, to mamy tak, materiał do podjęcia decyzji przez inwestora, biznes plan całej firmy, 15 etapów rozwoju. Nieraz pytamy się, kiedy skończy się 14 etap. Oczywiście biznes plan obejmuje czasami przybliżone okresy zakończenia tych na przykład 14 czy 15, ale to nie jest termin wiążący, ponieważ w każdym etapie, jak sobie przejrzymy ten materiał, muszą być wykonane konkretne, określone prace. Dopóki one nie zostaną zakończone, nie zostaną spięte, dany etap nie zostanie zakończony. Więc bardzo wiele czynników ma na to, czy dany etap został ukończony. Finansowanie w danym momencie, sytuacja na świecie gospodarcza, no bo przecież wykonujemy konkretną pracę, coś budujemy, jesteśmy czasami zależni od różnych dostawców firm zewnętrznych. Więc tutaj dokładnie są opisane, jakie prace dokładnie muszą być wykonane, żeby zamknąć te 15 etapów rozwoju całego. Memorandum inwestycyjne, umowa dzierżawy gruntu, studium wykonalności. Jak widzimy, nawet są audyty, przykładowa umowa tej umowy, umowa pożyczki konwertowane, o której wspomniałem, zarówno jedno, ta, która jest w gotówce, jak i ratalna, polityka, materiały promocyjne, informacyjne. Widzimy, że tutaj na samym końcu również jest ta instrukcja przekazania udziału w spadku. O tym, o czym już ostatnio też mówiłem. To tyle, jeśli chodzi o na ten moment, jeśli chodzi o stronę, o nasze back-office'y. Tak jak powiedziałem, na początku miesiąca postaramy się dokładnie zrobić rejestrację, przeglądamy sobie bardzo dokładnie wszystkie zakładki, które mamy od strony dla partnerów do ustawień, co w tych ustawieniach jest i tak dalej. Przejdziemy zatem do tej głównej części prezentacji. Już momencik, otwieram sobie. Pokrótce, to są te stronki, tak jak powiedziałem, linki polecające i wiele innych materiałów, które mamy w swoich back-office'ach. Są te strony docelowe, o których wspominałem i przejdźmy do tej głównej części, program partnerski. Składa się on oczywiście z 7 poziomów. Pierwszy poziom to jest status partnera, uzyskujemy go po rejestracji, po zaakceptowaniu regulaminu i w tym momencie tak naprawdę możemy już zapraszać nowe osoby do firmy. To jest bardzo ważne, że nie musimy mieć w danym momencie sami osobiście własnej inwestycji. Nie jest to wymóg, aby móc budować zespół, cały team własny, jeśli chodzi o przyszłość naszego tutaj działania w programie partnerskim. Drugi poziom to jest poziom konsultanta. Konsultant wykonuje minimalną pracę, własna osobista inwestycja $100, dwie osoby zapraszamy, które zrobią to samo, łączny przypis na pierwszym poziomie wynosi $300 i wtedy otrzymujemy status konsultant. Zyskujemy również jeden poziom głębiej, czyli sięgamy już do 5 poziomu, jeśli chodzi o program partnerski. Kolejny status to status lidera. Lider też wykonuje pewną pracę. Tutaj na razie bez żadnych kwalifikacji, jeśli chodzi o osoby. Z tą różnicą tylko, że trzeba powiększyć tą osobistą inwestycję o 100%, czyli w tym wypadku $200 osobista inwestycja. 3 osoby na tym poziomie lidera musimy zaprosić, które zrobią to samo, czyli też osobiście zainwestują minimum $200. Na pierwszym poziomie przypisu łącznej składki, która liczona jest historycznie, łącznie z naszymi inwestycjami, musi wynosić minimum $2000. Jeśli taka kwota jest, mamy $200, mamy 3 partnerów, którzy włożyli do firmy minimum 200, to mamy status lidera.
Tutaj delikatnie zwolnimy. Status mastera to już jest status, który jest kwalifikowany. Oznacza to, że master musi mieć poziom niżej 3 partnerów minimum. Czyli wymogi są 3. Musimy mieć 1000 osobiście zainwestowanych dolarów. Musimy mieć 3 partnerów ze statusem lidera. Pamiętamy, że lider to taka osoba, która ma 3 partnerów, którzy mają po 200 dolarów i osobiście musi mieć 200 i 2000 przypisu na pierwszym poziomie. Jeśli mamy takich 3 partnerów, liderów, to wtedy i to, no tutaj jeszcze jest trzeci warunek, 5000 z naszą inwestycją i inwestycją z pierwszej linii, 5000 przypisu, składki liczone historycznie. Jeśli spełniamy te 3 warunki, to uzyskujemy status mastera, czyli 1000 osobista inwestycja, 5000 pierwsza linia i 3 liderów na pierwszym poziomie. Zobaczmy dalej. Ekspert musi mieć 5000 osobistej inwestycji, 10000 pierwsza linia, czyli wszyscy nasi partnerzy, którzy są na pierwszym poziomie, których zaprosiliśmy bezpośrednio, zarejestrowali się z naszego linka, to jest ta tak zwana pierwsza linia. I w wypadku eksperta musimy również mieć 3 partnerów kwalifikowanych o poziom niżej, czyli 3 masterów, z tą różnicą, że możemy mieć 3 oczywiście masterów na pierwszym poziomie, ale dopuszczalne jest to, aby 2 minimum było na pierwszym poziomie. Trzeci, który daje nam kwalifikacje, może być na 2., 3., 4., 5. poziomie, ale w niezależnej nodze, czyli w innej niż tych 2 bezpośrednich, których już mamy. Jeżeli taki warunek spełniamy, to w tym wypadku otrzymujemy status eksperta. Ekspert sięga już do 20 poziomów. Różnica między masterem a ekspertem jest taka, że master sięga do 9 poziomów, natomiast zobaczmy, między ekspertem a masterem jest totalna przepaść, ponieważ jeszcze przez ponad 100% głębokości sięgamy dalej z 9 na 20 poziomów. Jeżeli mamy na tym poziomie, na tym etapie strukturę rozbudowaną i gdzieś tam fajne zespoły wchodzą do naszego zespołu głębiej, czyli na poziomie 9, 10, 11 i tak dalej, to dzięki temu, że stajemy się ekspertami, nie przepadają, nie omijają nas bonusy, które nam się słusznie należą w tym momencie, kiedy mamy tą kwalifikację. Zobaczmy jeszcze 2 ostatnie statusy w programie partnerskim. Jest to status top expert. Top expert, warunek podstawowy, własna inwestycja 10000 dolarów. Również 30000 dolarów pierwsza linia, liczy się też z naszą inwestycją, czyli 30000. Jeśli my mamy 10, to nasz zespół na pierwszej linii musi mieć minimum 20 lub oczywiście więcej. I musimy mieć kwalifikowanych 3 ekspertów. Jeden może być na niezależnej nodze głębiej, a 2 musimy mieć bezpośrednich. I wtedy mamy kwalifikację na top eksperta. Widzimy, że tutaj się zmieniło coś zasadniczego. Top ekspert jest wynagradzany co miesiąc bonusem z obrotu jego struktury. Czyli liczony jest obrót w danym miesiącu od początku do końca miesiąca. Jeśli ten obrót wynosi na przykład 20000 lub więcej, to top ekspert, niezależnie od tego, ile dostanie bonusów z programu partnerskiego od 1 do 24 poziomu, otrzymuje również 1500 dolarów od firmy jako kwalifikowany top ekspert za obrót, który jego zespół zrobił. No i oczywiście top ekspert sięga maksymalnie 24 poziomów. Pamiętamy, że na tym poziomie top ekspert nadal potrzebuje 3 kwalifikowanych ekspertów. Jak już powiedziałem na samym początku, jeden może być głębiej w niezależnej nodze. I zobaczmy ostatni status, jest to status Sky Experta. Sky Expert również musi spełnić 3 warunki: 20000 osobista inwestycja, 90000 struktura
na pierwszym poziomie, czyli jego partnerzy w pierwszej linii. Łącznie oczywiście liczy się nasz przypis, więc jeśli my mamy 20, to pozostała część 70 tysięcy musi przynieść nasza pierwsza linia i musimy na tym ostatnim poziomie mieć już nie trzech, ale czterech kwalifikowanych o poziom niżej partnerów, czyli top ekspertów. Dwóch musimy zawsze mieć bezpośrednio pod sobą, pozostałych dwóch dopuszczalne jest, jeśli ich nie mamy bezpośrednio, to dopuszczalne jest, że może to być partner na drugim, trzecim, czwartym, piątym, dziesiątym poziomie. Nie ma znaczenia. Ważne, żeby to był w niezależnej nodze top ekspert, który się gdzieś tam pojawił i on nam da kwalifikację do Sky Experta. Ten schemat pokazuje nam jeszcze jedną ważną rzecz, że ci, co pracują więcej, otrzymują kwalifikacje wcześniej, niezależnie od tego, kiedy weszli do firmy. Czyli może być tak, że nasz sponsor ma dużo niższy status w programie partnerskim niż ktoś, kto naprawdę wykonał dużo więcej pracy. Zaprosiliśmy partnera, który mógł stać się top ekspertem, a my na przykład możemy być nadal ekspertem. Więc tak to wygląda. I Sky Expert z comiesięcznego obrotu również, jeśli to jest 30 tysięcy minimum, to może dostać dodatkowo 2 tysiące bonusu. Pamiętajmy, niezależnie ile dostanie z 24 poziomów w całej swojej organizacji bonusów, dodatkowo z obrotu, jeśli to jest minimum 30 tysięcy w danym miesiącu lub więcej, otrzyma 2 tysiące bonusu. To jeśli chodzi o tą główną informację dotyczącą programu partnerskiego, tutaj mamy ten schemat, który zwraca uwagę na dodatkowe możliwości bonusu, tego podstawowego z pierwszej linii, gdzie mamy 15%. Jeśli mamy obrót w strukturze z pierwszej linii w danym miesiącu i tych płatności ratalnych lub jednorazowych jest 5, 10 lub 20, to maksymalnie bonusu z pierwszego poziomu możemy otrzymać 18% za każdą płatność w strukturze w pierwszej naszej nodze, pierwszej naszej poziomie. Zasady, warunki programu partnerskiego to wydaje mi się, że są znane, chociaż zawsze zwracam uwagę na te najważniejsze rzeczy. Minimalna kwota inwestycji $50. Minimalna kwota wypłaty, czy to do innego partnera, a czy do innego partnera można wypłacić nawet dolar, przepraszam. Natomiast jeśli chcemy wypłacić na zewnątrz, to jest to $30. I to, co mi się bardzo podoba, to, że każdy z nas może miesięcznie w danym miesiącu otrzymywać bonusy nawet do 18% z pierwszego poziomu, 24 poziomy program partnerski. I możemy zaprosić tyle ludzi, tyle osób, ile nam się tylko podoba. Tutaj pewne wyróżnienia, jeśli chodzi o takie bonusy za uzyskanie pozycji mastera. Jest to długopis za pozycję eksperta, top eksperta i sky eksperta już później są pieniądze. Jest to $500 w wypadku eksperta, top eksperta jest to $1500 i sky eksperta jest to $2000. Dodatkowo w momencie uzyskania statusu te pieniążki pojawiają się na naszym koncie bonusowym i możemy z nimi zrobić co chcemy. Możemy je wypłacić, możemy przelać komuś, sprzedać, tak to teoretycznie mówimy, żeby ktoś nie miał większych kosztów, bo chce zrobić inwestycje, więc nie musi gdzieś tam z karty czy jakichś innych kanału sobie zasilać konta, my możemy po prostu komuś odsprzedać wewnętrznie po kursie gdzieś tam na przykład średnim NBP, tak uczciwie mówiąc. Oczywiście to jest nasza decyzja, jak to robimy, ale jest taka możliwość i wtedy tak naprawdę wszyscy są zadowoleni. I zobaczmy dalej. Tutaj oczywiście każdy z nas, jeśli chodzi o Skyward Community, jeśli chodzi o Unicki Steam Technology, jeśli chodzi o cały holding, w którym jesteśmy udziałowcami, współwłaścicielami, bo tak trzeba to nazwać, możemy stać się naprawdę częścią, stajemy się częścią projektu o globalnym zasięgu, którego wartość została wyceniona przez ekspertów niezależnych na $400 miliardów
przed tym, zanim cokolwiek zaczęto budować. To jest naprawdę coś niesamowitego. Każdy z nas na dzień dobry, jak kupił jakiś pakiet, to dostał od spółki, od firmy kilkadziesiąt razy taniej udziały w porównaniu do ich nominalnej wartości. Jak wiemy, zapisy w umowach są takie, że nominalna wartość po ukończeniu 15 etapu to 1 dolar w cenie nominalnej. My najczęściej otrzymujemy go w 1,20, 1,30, w 1,40%. Znaczy dostajemy, załóżmy, 20, 30, 40 udziałów w 1 dolarze. Czyli to jest tak zwane to dyskonto, które firma nam daje. I to jest jak gdyby nasz dodatni mianownik tak naprawdę, który otrzymujemy od firmy na samym starcie. Oczywiście tu mamy dywidendy, dożywotnie dywidendy. W przypadku pomyślnej realizacji projektu otrzymasz zyski odpowiadające nabytej liczbie udziałów. Oczywiście o tych zyskach mówi się coraz częściej, o tym powiemy też jeszcze na samym końcu. Zbliżamy się jak gdyby do tego etapu, do tego okresu, gdzie coraz częściej zacięło mnie. A teraz słychać mnie? Adamie, jeśli może. Okej, dobra, przepraszam. Nie wiem, w którym momencie nam imię zacięło, ale dobrze, że jesteś czujny. Jeśli chodzi o dywidendy, o nich troszeczkę powiem na końcu. Natomiast tutaj jak gdyby musimy się uzbroić w cierpliwość. Firma robi wszystko, żeby te pierwsze jakieś dywidendy, nawet najmniejsze, wypłacić nam jak najszybciej. Zdajemy sobie sprawę, że firma w tej chwili jest w okresie jeszcze potężnego rozwoju i dopóki nie zrobimy, jak gdyby nie zakończymy 15 etapu, czyli jak gdyby nie dotkniemy całkowicie technologii według tego, co mamy w biznesplanie, to zawsze będą dodatkowe koszty, gdzie firma chce to zrobić jak najszybciej. Dlatego też nawet te pieniądze, które ma ze sprzedaży udziałów, niekoniecznie są wystarczające. Dlatego też gdyby przyjmuję zamówienia firm zewnętrznych na różnego rodzaju projekty, które realizuję z powodzeniem i z tego tytułu również otrzymuję duże pieniądze. Wykorzystuje zakłady, które ma, wykorzystuje specjalistów, których ma, do tego, żeby dodatkowe pieniądze zarabiać, które z jednej strony mogą stać się podstawą części poduszki dywidendowej, na przykład już w przyszłym roku, ale też zasilają dodatkowo między innymi cały projekt, ale też setki pracowników, których firma zatrudnia. Również to dofinansowanie, gdyby poprzez przyjmowanie różnych zamówień zewnętrznych, jest, gdyby pokrywane są koszty pracowników, całej kadry, która jest we firmie, a wiemy, że mamy setki osób, które pracują w tej chwili w naszej spółce. No i tutaj taka fajna informacja, że nabywając udziały możemy stać się współwłaścicielem największej korporacji transportowej XXI wieku. Taki jest fakt. My jesteśmy mniej więcej w tym okresie tutaj, czyli w tym okresie rozwoju. Można by strzałkę stawić w tą stronę, bardziej oczywiście w tą stronę. Przepraszam, że to wygląda nieciekawie. Ale tak, realizacja zamówień wstępnych, oczywiście ona już się rozpoczęła. Uzyskanie dochodu, ten rok jest rokiem historycznym. O tym pan również Anatoli Junicki powiedział, mówił, że ten rok, najprawdopodobniej 2022, będzie jednym z najważniejszych roków, nie wiem, dobrze powiedziałem, rokiem, który po prostu długo jak gdyby utrwali się w historii naszej spółki, ponieważ bardzo dużo rzeczy w tym roku zostanie wykonanych i będzie miało miejsce. O części pewnie dowiemy się już wkrótce. O części już wiemy, że na przykład rozpoczęto pracę nad projektami adresowymi. Mówi się również, że ten rok może być tym właśnie rokiem. Już drugi raz to mówię teraz podczas tego webinaru, że może
powstać pewna suma środków, które firma zdecyduje się przeznaczyć na przykład na poduszkę dywidendową. Dlatego też z tych powodów i wielu jeszcze innych ten rok będzie takim rokiem wyjątkowym. Jeśli chodzi o ilość partnerów, to w tym momencie w samej firmie tak naprawdę mamy pewnie około 500 tysięcy, nawet być może więcej. Jest to duża armia ludzi z całego świata, z 200 krajów, gdzie to są ludzie naprawdę pozytywnie zakręceni. Natomiast firma robi wszystko, żebyśmy w programie partnerskim mogli zarabiać dzisiaj, za miesiąc, za rok, za dwa, za trzy i tak dalej. Nawet kiedy skończą się udziały główne matki spółki, to firma robi dzisiaj wszystko, aby program Skyward Community, program partnerski, był realizowany przez kolejne lata i dał możliwość zarabiania osobom, które w tym programie partnerskim chcą zarabiać, zarówno na sprzedaży udziałów, być może już tych projektów adresowych, o tym będziemy wiedzieć pewnie więcej w przyszłości, ale jeszcze innych rzeczy. Przecież cały czas mówimy o tokenizacji, mówimy o tym, że firma stworzyła własny system płatności kryptowalut, o którym pewnie w czerwcu dowiemy się więcej, ponieważ ma się pojawić bardzo dużo materiałów na ten temat w naszym back-office. Takie informacje mogliśmy otrzymać na jednym webinarium zarządu. Było to podane. Wiem, że te nagrania były puszczane również na grupach Scape. Teraz dosłownie króciutko na temat pakietów. Wiemy, że pakiety mamy w formie ratalnej i gotówkowej. Gotówkowa oczywiście tam zaczyna się od 20, bo od 25, bo to jest minimalne, zaraz powiem. $50 oczywiście to jest taka minimalna inwestycja w gotówce, natomiast do niedawna bym musiał sprawdzić dokładnie w naszych back-office'ach, ale z tego co pamiętam, minimalna ta inwestycja była $25 w formie ratalnej. Tak to mniej więcej wyglądało. Natomiast każdy z nas oczywiście sam może zdecydować, czy chce to robić na przykład co miesiąc, jakąś kwotę inwestycji dokonać, czy jednorazowo, czy cyklicznie co jakiś czas dokupować sobie udziały, dopóki oczywiście one są. Tutaj to tylko ciekawostka oczywiście, ponieważ firma sprzedając udziały, budując na przykład ekotechnopark Marina Horce, no to zalesiała, znaczy były osadzone drzewa i owocowe, ale nie tylko. No i każdy z nas mógł kupić sobie takie drzewko poprzez kupienie udziałów w pakiecie i też takie miejsce tutaj w moim wypadku miało miejsce, znaczy w moim wypadku miało miejsce taka sytuacja. W jednym pakiecie również mogliśmy zaistnieć w muzeum w Marina Horce i też na suficie wielu partnerów z Polski to imię, nazwisko widnieje. To oczywiście jest historia powstawania całej technologii, ona jest bardzo ważna. Tutaj jest fragment jednej z umów pożyczki konwertowej. Ja to, na to zwracam uwagę specjalnie, ponieważ no to się może oczywiście przydać w rozmowie z potencjalnym partnerem. Na stronie 8 tej pożyczki konwertowanej jest zapis oczywiście i ten zapis mówi między innymi, że kupujemy udziały, otrzymujemy udziały klasy A. Przydałoby się tutaj troszeczkę tą linię cieńszą zrobić. Tak patrzę, jak to zmienić, ale dobra, nie będę kombinował. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Utrzymujemy udziały klasy A, daje nam to, że już wyjaśnię, daje nam to tak naprawdę pierwszeństwo do dywidendy. W ogóle, no, gdybyśmy poczytali w necie, w internecie o udziałach klasy A, to są tak zwane udziały uprzywilejowane, które między innymi dają pierwszeństwo w udziałach w zyskach, jeśli takie powstaną.
Także tu nie będziemy jak gdyby drugimi, trzecimi w kolejce, którzy gdzieś tam będą czekać na pieniądze, tylko jeśli powstanie coś takiego jak poduszka dywidendowa, firma przeznaczy część dla udziałowców, jak to ma normalnie w spółkach, które przynoszą zyski co roku po audycie, to taka dywidenda zostanie wypłacona nam po prostu w pierwszej kolejności. I tutaj jest też informacja, zobaczcie, że po zakończeniu 15 etapu wartość nominalna jednego udziału to jest 1 dolar. Czyli to nie jest jakiś wymysł, wymyślamy, że 1 dolar. To jest minimum. To jest minimum, gdzie firma może zagwarantować, wie, że to będzie wartość nominalna 1 dolara. Natomiast jak to będzie miało miejsce w przyszłości, kiedy firma zdecyduje się wejść na giełdy, moim zdaniem to jest tylko moje odczucie i moja jak gdyby moje zdanie, nie, to nie jest jakieś zdanie firmy, żeby tutaj później nie powoływać się, że firma powiedziała, że to będzie tyle kosztować, to jest tylko moje osobiste zdanie, że te udziały na giełdach będą kosztować minimum 10, 20, 50 lub więcej dolarów. Z czego taki wniosek? No, analizowałem, sprawdzałem, gdzieś tam szukałem informacji na temat różnych spółek, które powstawały, które później debiutowały po 8, po 10, po 12, niektóre lata nawet. I ceny tych udziałów wahały się od kilkudziesięciu wzwyż zazwyczaj dolarów. Tu jest w przybliżeniu pokazany ten wycinek tej umowy, strona 8. Tu jest akurat przykład jakiegoś małego pakietu, 17 tysięcy, klasa A, no i cena nominalna takiego udziału 1 dolar. To jest ważne w rozmowie z potencjalnym partnerem, że to faktycznie ten zapis jest w umowach. To jest umowa między nami a firmą. I my jako współudziałowcy, współwłaściciele mamy taki zapis w umowie. Każda umowa oczywiście oparta jest na jakichś warunkach. Powiem tak, nie wiem ile będzie warta, Adamie, nasza spółka. Na pewno będzie warta biliony za kilka czy kilkanaście lat. Natomiast ile będzie warta, nie wiem, to czas pokaże. Jedynie co pan Junicki, mogę się powołać na jego słowa, jeden z wywiadów powiedział, że w przeciągu 10 lat, a 10 lat to myślę, że to pewnie dla osób starszych może to jest jakaś wieczność, natomiast dla osób, które są w jakimś takim normalnym jeszcze wieku lub młodych osób, 10 lat to jest takie pstryknięcie. Ja 6 lat jestem we firmie, więc 10 lat to nie jest jakiś ogrom czasu. Junicki pan tutaj, Anatolii, wypowiadał się, że minimalna wartość spółki, kapitalizacja to będzie 1 bilion lub więcej. Zazwyczaj on tam zaniża, bo jest ostrożny w wyliczeniach. Natomiast no, takie sugestie padły, że spodziewa się, że to będzie minimum 1 bilion, ale to może być więcej. Sama oczywiście kapitalizacja spółki. Natomiast jak to będzie się wahać wszystko później już na normalnych rynkach, czas pokaże. Czy będzie to dużo większe niż Microsoft? Nie wiem, być może będzie, może nie, nie wiem. My mówimy tu kompletnie o nowej technologii, mówimy kompletnie o innym świecie. Tutaj jest, mówimy, Microsoft zajmuje się oprogramowaniem głównie, natomiast my zajmujemy się nową technologią transportu strunowego. Pamiętajcie, że chcemy docelowo zdominować cały świat. Kontraktów tych wstępnych już jest, z tego co pamiętam, chyba ze 150 lub więcej tych wstępnych zamówień. Więc w momencie, kiedy firma będzie się rozrastać, kiedy będą powstawały różne firmy, będziemy podpisywać umowy z firmami, które jak gdyby będą się podejmować zajmowania tworzenia projektów adresowych na jakichś konkretnych terenach, to my to bardzo chętnie oddamy za konkretne określone pieniądze, które do firmy będą napływać, czyli tak zwanych podwykonawców.
Więc sami nie jesteśmy całego świata jak gdyby wybudować, ale poprzez duże, potężne korporacje, z którymi będziemy współpracować jako, powiedzmy, podwykonawcami, firma będzie rosła w potęgę, kapitalizacja będzie bardzo rosła, a moc jak gdyby wykonawcza będzie coraz większa poprzez to, że będą firmy tak zwani podwykonawcy. Takich pierwszych podwykonawców, jak dobrze wiemy, posiadamy, bo pojawiła się chociażby ta firma Quadris, tak? Z tego co pamiętam. Tutaj był przykład właśnie na mojej stronie w certyfikaty. Każdy z nas może sobie wydrukować rejestr, wypis z rejestru spółki, wyciąg z rejestru spółki, który faktycznie przychodzi na maila i mamy tam wszystkie informacje z pieczątką, z podpisem z pana Anatolia Junickiego. Więc taki dokument, o tu jest przykład tego dokumentu, jakiś tam odcinek z kilku stron moich, bo taki wyciąg z rejestru spółki składa się akurat mój z czterech stron, tutaj jedna strona, zakryłem oczywiście te drażliwe dane, natomiast jakiś część jest, widzę, 2 300 000 udziałów. Tutaj krótka informacja, że w ciągu najbliższego miesiąca musimy, jeśli chcemy, działając w programie partnerskim, chcemy tymi środkami dysponować, to musimy mieć włączone to zabezpieczenie, ta aplikacja googlowska. W swoich komórkach, smartfonach, tabletach, nie ma to znaczenia, na Androidzie między innymi. Musimy to po prostu uruchomić na swoich kontach. Jeśli nie wiemy, jak to zrobić, to po prostu poprośmy swoich sponsorów, osób, które nas zaprosiły do firmy. Również pod informacją o tym zabezpieczeniu w jednym z newsów jest filmik, który można sobie obejrzeć, nawet nie znając języka, po tym, co widzimy na filmie, bez problemu. Wydaje mi się, że większości osób, jeśli nie wszystkim, uda się to bez problemu uruchomić. Pamiętajmy jedną bardzo ważną rzecz, że jeśli chcemy uruchomić tą aplikację googlowską, to zapiszmy sobie kod QR i ten kod taki cyfrowy, który możemy odtworzyć w danym momencie, gdyby na przykład, nie wiem, tablet, komórka nam padła. Oczywiście my możemy odtworzyć później dostęp do naszego konta, ale będziemy musieli pisać maila do firmy. Zaoszczędzimy sobie tego problemu, gdyby nam coś, jakieś urządzenie padło, na którym będziemy mieć tą aplikację z tym kodem, który tam się zmienia co paręnaście sekund, ale zapiszmy sobie kod QR i taki kod cyfrowy, który pozwoli nam odtworzyć w dowolnym urządzeniu tą aplikację i ten kod, który daje nam dostęp do naszego konta, oprócz hasła, które ustalamy. Trochę przyspieszę, bo mamy bardzo późno, wyjątkowo mało czasu. To zdjęcie to jest Swiftfocia. Jeśli chcemy cokolwiek zmienić na naszym koncie, to dowód osobisty, kartka z napisem SWC, imię, nazwisko, bieżąca data i taką kartkę dodatkowo załączamy do dokumentów czy do informacji, którą wysyłamy do firmy. Teraz przejdziemy do kilku newsów. To jest news troszeczkę starszy. To, o czym mówiłem, że partnerem projektu w Arabii Saudyjskiej została firma, amerykańska firma Quadris. I to jest firma, która gdyby będzie, powiedzmy w cudzysłowie, takim jak gdyby podwykonawcą zajmowała się będzie projektami na terenie właśnie Arabii Saudyjskiej. To jest to, o czym mówiłem, że pewnie tych podwykonawców różnych firm będziemy docelowo mieli bardzo, bardzo dużo na całym świecie, ale to będzie tylko tworzyć potęgę dla naszej firmy, ponieważ będziemy mieć jak gdyby wszędzie swoich pośredników, podwykonawców w pewnym momencie na każdym kontynencie po iluś tam nastu. To jest informacja, te znaki, że bezpośrednio ta informacja pojawiła się również na firmie Quadris. Tutaj taka krótka informacja, to są modele transportu osobowego, które firma do tej pory wykonała, których prototypy są w realu, wybudowane, prawdziwe i są jak gdyby przygotowane już do masowej, seryjnej produkcji.
Więc to są modele, które istnieją. Nie na papierze, nie na jakiejś tam dokumentacji, ale w realnym świecie. To też jest warte podkreślania, kiedy rozmawiamy z potencjalnymi partnerami, co firma zrobiła przez te kilka lat. Wykonała konkretną, powiedzmy, konkretną robotę, konkretną pracę. To nie są rysunki. Niektórzy poprzez minęło 6 lat i zostali na etapie rysunków lub nawet odeszli od projektu, jak chociażby Hyperloop, o którym też było głośno, pamiętamy. Zresztą ten webinar z 27 Aleksieja Schodojewa, on na to zwraca uwagę, bo ja tutaj skopiowałem to, co najważniejsze wtedy, to już mówiłem tydzień temu, że Uniński String Technology zrobił to, czego nie potrafił Virgin Hyperloop, czyli tak naprawdę wykonaliśmy pewną pracę, z której oni się wycofali. Wiemy, że Musk wycofał się z Hyperloop, przekazał to innym osobom, które też właściwie gdyby dalej nie poszły w tym kierunku. My to wykonaliśmy. Również firma, tak jak powiedziałem, tworzy i rozwija cały czas technologię transportu strunowego, ale również tworzy własne wynalazki do użycia dla własnego transportu, ale niewykluczone, że w przyszłości to będzie oddzielny produkt, na którym firma też bardzo duże pieniądze może zarobić. Tu mamy przykład kolejny, ponieważ takich wynalazków, takich różnych rzeczy powstaje w tej chwili w zakładach bardzo dużo. To jest tłumik wiroprądowy, który firma wykonała dla swoich celów, ale tak jak powiedziano tutaj w tym newsie, jakbyśmy się z nim osobiście zapoznali, niewykluczone, że z czasem on może stać się gdyby częścią dodatkowego finansowania bezpośrednio właśnie, jeśli chodzi o, sprzedanie konkretnego tego produktu dla innych firm. Tutaj mieliśmy informację, jak przebiegła podróż kierownictwa firmy, która też zajmuje się pośrednio transportem. Jest to firma, która współpracuje z różnymi projektami, z korporacjami na całym świecie w ponad 140 krajach i przyjechała cała tutaj powiedzmy ekipa reprezentacyjna tej firmy, żeby zbadać, zobaczyć, czym jest dokładnie Unicki String Technology, czyli ta cała nasza technologia. Więc zapoznali się z nią szczegółowo, zobaczyli maszynownię, zobaczyli nasz szybki transport, przejechali się unikarem tym tropikalnym i końcówka tego newsa mówi: zainspirowani ekscytującą wycieczką, delegaci podziękowali zespołowi projektowemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i wyrazili chęć nawiązania ścisłej współpracy z firmą w przyszłości. Więc tutaj kolejne potencjalne kierunki gdyby współpracy się gdzieś tam rysują. Tutaj informacja, która pojawiła się na naszych stronach dosłownie wczoraj, można powiedzieć, jest rewelacyjną informacją. Spółka projektująca transport strunowy została uznana za organizację naukową, czyli nasza firma została uznana za firmę naukową. I tutaj w tym newsie kilka ważnych informacji. W ogóle szczegóły można wejść sobie w ten niebieski link i sobie więcej poczytać na stronie bezpośrednio Unicki String Technology. Natomiast jakie osiągnięcia naukowe firmy tutaj wyróżniono za to, że dlaczego otrzymaliśmy ten status. Dostaliśmy również certyfikat, on jest ważny przez 5 lat i on co 5 lat jest odnawiany. I tu w tym newsie czytamy. Firma zatrudnia 11 kandydatów nauki. 5 pracowników posiada tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a ponad 10 studiuje na państwowych uczelniach. Przez 5 lat pracownicy firmy opublikowali ponad 40 artykułów naukowych, 100 artykułów i 5 książek.
Ponadto w ciągu 5 lat uzyskano 95 tytułów ochronnych na przedmioty praw własności i przemysłowej. W latach 2019-2021 zarejestrowano 20 euroazjatyckich patentów na wynalazki. Patent europejski uzyskano po raz pierwszy w 2000 roku, a w 2021 dwa chińskie. W 2021 dokonano państwowej rejestracji 5 prac badawczo-konstruktorskich i technologicznych. I tak dalej, i tak dalej. Ja zachęcam Was do zapoznania się. Ma to oczywiście uznanie międzynarodowe, dlatego że współpracujemy no, na całym świecie i tak naprawdę firma, jeśli ktoś zgłasza się do nas, to tego typu certyfikat uznawany jest wszędzie. Uznani jesteśmy jako firma, która ma tytuł firmy naukowej, czyli po prostu no, można powiedzieć, że o dość wysoki level firma podniosła standard w tym wypadku, bo nawet w końcówce, zobaczmy, jakie to ma znaczenie. Perspektywy rozwoju działalności naukowej firmy związane są z dalszym rozwojem i wdrożeniem technologii transportu strunowego, a także realizacją celowych projektów komercyjnych w różnych krajach. Czy tak naprawdę no, to, co się tutaj wydarzyło, ma naprawdę wpływ na działalność na całym świecie, ponieważ firma jako firma jest no, postrzegana coraz, powiedzmy, głośniej o nas będzie. A czym głośniej o nas, no to wiemy, że jesteśmy w stanie dotrzeć do najwyższych szczytów, jeśli chodzi o władze, osoby decyzyjne, osoby, które chcą konkretnego coś wybudować, zrealizować dla swojej społeczności. Tutaj oczywiście też tam ze strony Unicki Sting Technology ta informacja uznana przez organizację naukową. Ten budynek to budynek, jeden z głównych naszych budynków w Mińsku, gdzie mieszczą się też no, cała kadra różnych inżynierów, którzy ciężko pracują, żebyśmy w przyszłości mogli z tego naprawdę mocno korzystać. I na koniec, dosłownie na sam koniec, krótkie tezy Władimira Masłowa z 5 maja, on się okazał dzisiaj. Ja oczywiście tego nie zwracam uwagi na szczegóły tych skrótów tez Masłowa, na wszystkie, tylko na dosłownie na dwie rzeczy chcę zwrócić uwagę. Między innymi, w którym roku zaczniemy otrzymywać dywidendy? Takie pytanie padło. No i tutaj, gdyby nie wychodząc poza szereg, nie chcemy wymyślać rzeczy i mówić wam, jakieś składać wam obietnic, ponieważ Masłow jest prawnikiem, on powiedział tak: wszyscy wiemy, że 20% zysku zostanie przekazane na dywidendę. W związku z tym, gdy jest zysk, dywidendy pójdą. Na ten zysk trzeba jeszcze zapracować. Możliwe, że zysk pojawi się już w bieżącym 2020 roku. Wtedy po podjęciu decyzji o audycie w przyszłym roku, około 6 miesięcy, bo zazwyczaj maj, czerwiec kończy się audyt. My na przykład w czerwcu mniej więcej będziemy wiedzieć, jak audyt wyszedł za 2021. Możliwe jest naliczenie dywidendy. To jest informacja ze strony firmy. Jeśli mówimy o dywidendach, nie o giełdzie i tak dalej, mówimy o dywidendach. I druga sprawa, przy okrągłym stole mówiono o nowych obszarach inwestycji i to jest też ciekawe, ponieważ to też może mieć wpływ na przyszłe dywidendy. Między innymi humus i nieruchomości. Projektach z dywidendą za około rok. Brzmiało to tak, że z tych kierunków projektów inwestorzy zarobią dużo szybciej. Czy to znaczy, że, nie, że na dywidendę będziemy musieli czekać niezrozumianą liczbę lat? I odpowiedź. Mówimy o głównym projekcie i głównym kierunku. Jest to wprowadzenie na rynek technologii transportu strunowego. I to już się zaczęło. Wszystkie inne powiązane projekty, tak jak tutaj powiedziano, nieruchomości, humus, między innymi, które firma stworzyła, powiązane projekty w żaden sposób nie mogą spowolnić rozwoju głównego projektu, czyli w tym wypadku kolei strunowej. Mogą mieć
mogą mieć własnych inwestorów, mogą być inwestorzy pakietów liniowych, czyli tych miast linowych. Generalnie cykl życia takich projektów jest krótszy. Jeśli chodzi o humus, może nastąpić dość szybki obrót kapitału. Czy to pokazuje, że tak naprawdę za chwilę, bo mamy tutaj kilka spółek, które będą zajmować się różnymi rzeczami. Jest spółka, która zajmuje się typowo koleją strunową. Mamy tutaj humus, nieruchomości, jeszcze inne rzeczy, które mogą być zacząć, z których tak naprawdę mogą zacząć spływać pieniądze i prędzej czy później do nas część tych pieniędzy spłynie w postaci dywidend. Czy to będzie z humusu, czy to będzie z projektów przyjmowanych od firm zewnętrznych, czy to będzie z zaliczek już przyjętych na projekty celowe, które rozpoczęto budować i wiemy, że część w tych zaliczkach to jest zysk, część tego zysku może być przeznaczona na nasze dywidendy. Firma już mówi, że nad tym myśli, zaczyna pan Anatolij Liński też się zastanawiać, że być może w tym roku właśnie taka poduszka powstanie i dzięki temu w przyszłym roku mogło być coś wypłacone. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno każdemu z nas, jako właścicielowi firmy Skyward Community i całej spółki, jak gdyby powiązanych spółek firm, zależy na tym, żeby firma rozwijała się na tym etapie jak najszybciej, jak najprężniej, jak najmocniej. Więc ja zachęcam wszystkich do cierpliwości. Ja też jestem cierpliwy od 6 lat. Cały czas widzę tutaj potężny potencjał, jeśli chodzi o możliwość inwestycji i zachęcam Was do tego, żeby rozmawiać z jak najszerszą liczbą osób do tego, żeby dokładnie przydałaby się sztuczna inteligencja, no ale firma tworzy też sztuczną inteligencję tak na marginesie. Ci, co byli chociażby Marina Horce, wiedzą, że tak jest. Więc wszystko związane z naszą technologią strunową oparte jest o sztuczną inteligencję. To tak na marginesie. Natomiast myślę, że dużo więcej na ten temat będzie w niedalekiej przyszłości się mówić. Tak na sam koniec jeszcze przypominam to, co mówiłem tydzień temu. Firma stworzyła własny, i dzisiaj chyba też wspomniałem na początku, stworzyła własny system płatności dla kryptowalut. I wiem, że my jako partnerzy, ci, którzy działają w programie partnerskim, też będą mogli na tym zarobić. Szczegóły wkrótce. Firma i tutaj osoby z zarządu powiedziały, że w czerwcu powinny się pojawić materiały marketingowe, wszystkie instrukcje, filmy i tak dalej na ten temat. Więc spokojnie, cierpliwie czekamy. Kolejny mój webinar, tak jak powiedziałem, na początku czerwca, jeszcze daty nie znam, wkrótce ją podam. Natomiast wtedy postaram się dokładnie nasz back office, nasze biuro omówić poszczególne zakładki z pełną rejestracją prostą, aby tak być może dla osób nowych było to chociażby jakąś taką formą w miarę prosty, postaram się to omówić w miarę prosty sposób, taką formą coś rodzaju instrukcji. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim za dzisiejszą obecność, za to, że pojawiliście się na dzisiejszym webinarze. Miłego wieczoru. Pozdrawiam i do usłyszenia i do zobaczenia tak fizycznie tam takim webinarze już w przyszłym miesiącu. Do zobaczenia.